Hej, zdaję sobie sprawę z tego, że nie było mnie tu przez chyba pół roku, a to naprawdę długi okres czasu. Pewnie gros z Was zastanawia się teraz, dlaczego wyglądam jak przebieraniec z jakiegoś spektaklu teatralnego, aczkolwiek jesteśmy z moją ekipą w trakcie przymiarek naszych tegorocznych kostiumów karnawałowych do Retimno, ponieważ właśnie będziemy przechadzać się, skakać i tańczyć ulicami Retimno w tegorocznym karnawale i mamy dwie opcje do wyboru. Jest to team albo drużyna z Francji, albo lata 90. Także wymieszałam wszystko groch z kapustą i myślę nad tym, do którego teamu się przyłączyć. Aczkolwiek lubię czapkę, nie wiem, czy chcę przez cały dzień spacerować z bagietką. Ale okej, zostawię tą czapkę, spróbuję się do niej przyzwyczaić i decyzję podejmę później, co do karnawału, natomiast mam nadzieję, że Wam czapka tak naprawdę nie będzie przeszkadzać. Wiem, że należą się Wam słowa swego rodzaju wytłumaczenia, dlaczego vlogi zniknęły z kanału na prawie pół roku. Ci, którzy obserwują fanpage Vlog Kreta na Facebooku, dostali już pewnego rodzaju wytłumaczenie, dlaczego taka długa przerwa przydarzyła mi się w życiu. I to nie tylko od YouTube'a, ale ogólnie od internetu i wszelkich social mediów. Kochani, to nie jest clickbait. Ten tytuł Drama z Polakami na Krecie absolutnie nie miał zamiaru wywołać jakiejś kontrowersji. Natomiast nie znalazłam żadnego innego lepszego tytułu na ten vlog, ponieważ to, co stało się końcówką września 2018, tak naprawdę przyczyniło się do tego, że stwierdziłam brzydko, że ja to wszystko pierdolę, zostawiam, rzucam i był taki moment przez chwilę, że nie wiedziałam nawet, czy wrócę do vlogowania. I ten moment właśnie dramy z Polakami na Krecie przyczynił się do tego, chyba właściwie był takim ostatnim gwoździem do trumny. Nie chciałam się wypowiadać automatycznie, zaraz na początku po tej sytuacji, na temat tego, co się wydarzyło, gdzie to się wydarzyło, jak to się wydarzyło, bo stwierdziłam, że ja sama muszę ochłonąć i pewnie ci negatywni bohaterowie tej historii również będą musieli pewne rzeczy przemyśleć, chociaż nie wiem, czy w ogóle jest szansa na coś takiego jak przemyślenie ich sytuacji, tego, co się stało. I nie planowałam nagrywać tego. Natomiast stwierdziłam, że jeżeli o takich rzeczach nie będzie się mówić, no to takie rzeczy będą się nagminnie wydarzać, a przecież nie o to chodzi. I mam nadzieję, że właśnie to będzie taką lekcją dla nas wszystkich, jak tak naprawdę powinniśmy szanować jeden drugiego oraz szanować miejsce, w którym żyjemy. I niekoniecznie jest to nasz kraj, ale jest to ogólnie, chodzi mi o całą planetę. Rozwiązuję to, bo mi wkurza. I chyba z przyłączenia się do teamu francuskiego raczej nici. Okej, przejdźmy jednak do sedna. 2 lata temu, tak mi się wydaje, że było to 2 lata temu, kiedy kręciłam vloga w Matali, obiecałam Wam, że przypłyniemy kiedyś na sąsiadującą z Matalą plażę Red Beach łodzią i wtedy nakręcimy takiego już, no powiedzmy, treściwego vloga z Red Beach, aby pokazać Wam, jak ta plaża wygląda, żebyście na przykład na darmo nie szli całej tej drogi z Matali przez góry i później schodząc i wchodząc z powrotem właśnie, żeby dostać się na Red Beach i z niej się wydostać. No i słuchajcie, taki dzień nadszedł. Była to końcówka września 2018, gdzie postanowiłam po prostu, że to jest ten dzień. I tego dnia, właściwie tej nocy, miało miejsce takie specjalne zjawisko astrologiczne. Astrologiczne? Jak to się mówi? Gwiezdne? Księżycowe. I chciałam po prostu ten wieczór spędzić tam, w Matali, przyglądając się właśnie temu, co miało się tam wydarzyć w nocy. Na przykład chciałam oczywiście w ciągu dnia nakręcić dla Was vloga z Red Beach. No więc popłynęliśmy łodzią, tak jak mieliśmy to w planach, nie musieliśmy się wdrapywać, przechadzać nigdzie itd., itd. Dotarliśmy właśnie do wybrzeża plaży Red Beach, przycumowaliśmy łódź, wyciągnęliśmy ręczniki, koce, małą lodówkę z prowiantem, który przywieźliśmy właśnie na Red Beach. No i usiedliśmy. Było tam, powiedzmy, że sporo ludzi. Sporo, na zasadzie było tam około 30-40 osób i w 90%, słuchajcie, są to lokalsi. Znaczy, mam na myśli Grecy, Kretyńczycy. Młodzi, w takim przedziale, ja wiem, od 17 do 35, ok.
rozwaliliśmy się, prawda, tam na plaży, znaleźliśmy sobie miejscówkę i w pewnym momencie ledwo siadłam. Jeszcze nie zdążyłam zdjąć gaci. Mówię tak dosłownie gaci, ponieważ jak już wiecie, na Red Beach przeważnie ludzie wypoczywają zupełnie jak ich matka natura, prawda, stworzyła. Czyli bez żadnego okrycia jest to plaża totalnie dla nudystów. Więc nie zdążyłam ściągnąć jeszcze gaci. I podchodzi do mnie para. I słuchajcie, ja okej, ja rozumiem wszystko, to jest plaża nudystów, natomiast dziewczyna okryła się ręcznikiem, przynajmniej na ten moment powitania i przywitania się. Natomiast facet przyszedł z dyndającą pałką, prawda, nad moją głową dosłownie, bo to była taka wysokość, kiedy ja siedziałam z browarem w ręce. No i podbijają do mnie pani vloger po polsku, tego się nie spodziewaliśmy, przypłynęła pani tutaj łodzią, w ogóle jakiś celebryta. No i słuchajcie, śmieszna sprawa, bo w tym momencie mój mąż stwierdził, no to poopalane na golasa. Żebyśmy się źle nie zrozumieli, ja nie plażuję przeważnie na plażach publicznych normalnych na golasa, ale są takie plaże na przykład na Gavdos czy też właśnie na Red Beach, że nie mam kompletnie problemu z tym, aby po prostu zrzucić z siebie wszystko. Tak samo jak na przykład nasi znajomi czy też towarzystwo, z którym akurat podróżujemy, no bo skoro są to takie miejsca, no to nie mamy z tym w ogóle problemu. Natomiast w momencie, kiedy słuchajcie, podbija do nas ktoś, kogo nie znamy, na zasadzie ktoś zna mnie z internetu czy też z YouTube'a i no, czuję się z tym dość dziwnie, nie mam bata, nie rozbiorę się. Ze względu na to, że moje zaufanie w stosunku do ludzi, powiedzmy, że zminimalizowało się do po prostu zera. I nie byłabym w stanie czegoś takiego zrobić, ze względu na to, że cały czas leżąc tam na tej plaży, nie wiem, opalając się, kąpiąc się, miałabym z tyłu mojej głowy taką myśl, że ktoś właśnie może zrobić jakieś zdjęcia, wrzucić je, szantażować mnie, co też miało miejsce w przeszłości, ale to jest historia na inny raz. No więc, tak jak mój mąż stwierdził, poopalane, zostaliśmy w strojach kąpielowych. Natomiast ta ekipa, ta para, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest ekipa, oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, Polaków, przycupnęła sobie tak obok nas właśnie na piachu, no i zaczęła się gadka. Słuchajcie, ja powtarzałam milion razy wszędzie, tutaj na fanpage'u, że ja uwielbiam spotykać się z moimi widzami. Uwielbiam na zasadzie spotykać się, typu napiszcie do mnie, umówmy się, w jakimś miejscu, kiedy będziecie gdzieś w jakiejś miejscowości, nie wiem, na kawę, na piwo, na kolację, na obiad, na cokolwiek, gdzie będziemy mogli po prostu usiąść i przy bardzo miłej atmosferze pogadać. Natomiast jeżeli jest to taka miejscówka jak plaża nudystów, gdzie wiadomo, przybywa się w pewnym, prawda, zamierzonym celu, no to przesiadywanie z ludźmi, którzy znają mnie w jakiś sposób przez internet, ale ja nie znam ich, no jest dla mnie, powiedzmy, krępujące. I wolałabym unikać takich sytuacji. No ale chcąc być, prawda, że tak powiem, ludzka, zaczęliśmy rozmawiać, czatować sobie. Tak, no i ogólnie dowiedziałam się, że oni dowiedzieli się o Red Beach właśnie z mojego vloga z Matali, kiedy go zobaczyli. I postanowili większą ekipą ogólnie przyjechać tam na dziko. Więc kiedy usłyszałam większą ekipą na dziko, zapytałam, gdzie jest ta ekipa, bo widzę, że jest tylko dwójka z Was, no i oni pokazali mi tam, powiedzmy, ten końcową stronę Red Beach. No i zapytali, czy nie miałabym ochoty przejść się z nimi tam na właśnie ten kamp, ich przywitać się, ponieważ tam ta reszta ekipy również są widzami Vlog Kreta na Facebooku, na YouTubie. No i prawda jest taka, że ja nie bardzo chciałam iść, ponieważ przyjechałam tam w celu relaksacyjnym, wypoczynkowym, a znając mnie, wiecie, że ja wypoczywam bardzo prywatnie. Natomiast chciałam oszczędzić tego momentu mojemu mężowi, gdzie zwala się nam na głowę, jak później się okazało, 9 kolejnych osób i wszyscy krzyczą, mówią po polsku do siebie w dość nietrzeźwym stanie. Więc przewidując to trochę, mając to gdzieś tam w myślach, w głowie, że coś takiego może się wydarzyć, postanowiłam, że się z nimi przejdę, przywitam się z resztą ekipy i po prostu po 10-15 minutach gawędzenia potuptam sobie z powrotem na swoje miejsce. Mój błąd. Ponieważ mogłam po prostu powiedzieć, słuchajcie, nie, dzięki, bardzo mi miło Was poznać, cieszę się, że znaleźliście to miejsce.
I po prostu mogłam siedzieć tam, gdzie usiadłam i mogłam nigdzie nie iść. Z drugiej jednak strony, gdyby to się nie wydarzyło, cała reszta tych akcji i wydarzeń, które miała później w ciągu dnia miejsce, no prawdopodobnie nie byłabym tego świadkiem i nie zakończyłoby się to wszystko tak, jak się zakończyło w efekcie. Otóż ja poszłam z tą parką do ich obozowiska, gdzie były rozbite 3 albo 4 namioty, 3 duże, 4 nie wiem, czy był taki po prostu na kijkach postawiona jakaś płachta, chusta, gdzie chłodziły się napoje, dużo napoi wysokoprocentowych, wyskokowych, gdzie praktycznie cała ekipa była w bardzo kiepskim, sponiewieranym stanie spowodowanym nadużyciem alkoholu i prawdopodobnie nie tylko alkoholu, ze względu na to, że widziałam po prostu w piachu powbijane jak kolce jeża, no nie do pałki jointów. Jointów, chyba każdy wie, co to jest joint, prawda? Chodzi mi o skręta z marychy. I słuchajcie, super, spoko. Każdy się bawi jak chce. Natomiast nie kosztem innych ludzi i nie kosztem naturalnego środowiska. W momencie, kiedy ja przybyłam do tego obozu i zdałam sobie sprawę, że 9 tych osób, które tam w tym obozie siedziały, nie są w stanie nawet się podnieść, przywitać, tylko po prostu otwierały oczy w ten sposób i nie docierało w ogóle do nich to, że ktoś przyszedł. Szczególnie, że tamta parka mówiła, że to jest ta vlogerka, słuchajcie, ona vloguje, to właśnie przez nią dowiedzieliśmy się o Red Beach i tak dalej, i tak dalej. No ale nie było reakcji. Więc został mi zaproponowany browar, którego ja nie chciałam. Natomiast w tym momencie, kiedy pamiętam, ja odmawiałam tego browaru, zauważyłam, że jedna z dziewczyn z tego właśnie obozowiska udaje się, że tak powiem, za potrzebą i bez zupełnego skrępowania po prostu przykucnęła i zaczęła robić numer 2. Nie numer 1, numer 2. Każdy chyba wie, co to numer 2, jeżeli chodzi o sprawy toalety. Byłam w szoku, do tej pory jestem, ponieważ, słuchajcie, mam to przed oczami, całą tą sytuację. I w momencie, kiedy byłam tam w tym obozowisku, ich obozowisku i zaczęłam zdawać sobie sprawę, jakiego typu są to ludzie i co oni tu robią, zaczęło narastać we mnie nie tyle co przerażenie, ale również taka okropna złość. Nazwijmy to powiedzieć, ja byłam po prostu wściekła. W tym czasie, obracając się również w stronę miejsca, gdzie siedział mój mąż, zauważyłam, że bardzo wiele osób, tych lokalców, Ukraińczyków, którzy już tam byli na tej plaży Red Beach, podchodziło do mojego męża i sobie tak po prostu czatowali. I też zastanawiało mnie to, o co chodzi, czy on ich zna, czy są jacyś znajomi, o co kaman. Natomiast w pewnym momencie zauważyłam, że kiedy oni podchodzili rozmawiać z moim mężem, zaczęli pokazywać w naszą stronę. I w tym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że coś jest naprawdę nie tak. Chcąc, że tak powiem, wynieść się z tamtego miejsca i wrócić na swoje, zaczęłam ucinać dyskusję po prostu typowymi pytaniami na zasadzie, ile tu jesteście jeszcze, kiedy wyjeżdżacie. I okazało się, że oni wyjeżdżają następnego ranka. Mieli taki plan wynieść się stamtąd z Red Beach następnego ranka i chcieli podążać dalej południowym wybrzeżem Krety w stronę bardziej zachodnią. W momencie, kiedy zostało mi chyba po raz trzeci czy czwarty zaproponowane piwo i ja już miałam po prostu możliwość takiego obejrzenia sobie w kółko tego miejsca, gdzie oni obozowali, wyparowało z moich ust pytanie, które może nigdy nie powinno wyparować, ale ja zawsze mówię to, co myślę, a raczej mówię najpierw, a potem myślę i czasem jest to, ma to różne skutki. Natomiast zapytałam się ich, kiedy mają zamiar posprzątać ten burdel, który po prostu urządzili sobie w czasie swojego obozowania tam. I w tym momencie nasza rozmowa zaczęła być bardzo niewygodna. Widziałam, że była tam po prostu sterta śmieci, natomiast nie na zasadzie sterta górka, tylko te śmieci były porozrzucane po prostu wszędzie. I śmieci typu foliowe torebki, czy też papierki, puszki i butelki podfruwały
w kierunku morza, czy też w kierunku innych plażowiczów razem z wiatrem, ze względu na to, że wiadomo, Kreta jest wietrzna, wiecie o tym, mówiłam o tym bardzo wiele razy, i te śmieci po prostu niosły się z wiatrem. Oni ich nigdzie nie składowali, po prostu jeżeli coś wypili, zjedli, papiery i opakowania zostały rzucone w miejscu, gdzie powiedzmy skończyli spożywać któryś z tych produktów. Więc pytając się ich, dlaczego nie sprzątają tego burdelu, dodałam jeszcze, pamiętam, pytanie a propos tej dziewczyny, która załatwiała potrzebę numer 2, dosłownie, ja wiem, 1,5 metra ode mnie. Powiedziałam im, skoro sprząta się kubki po psach, to czy ona ma zamiar sprzątnąć swoją kubkę również? No i wtedy dziewczyna, która przedtem podeszła do mnie i zagadali do mnie, zaczęła być bardzo niemiła. I zaczęło każde właściwie, każda sentencja wypadająca z jej, jak i jej faceta ust, zaczęła być taka podkopywana bardzo mocnymi przekleństwami. I było to bardzo pretensjonalne, ze względu na to, że oni powiedzieli mi, że przyjechali tutaj, żeby mieć fun, a ja przyszłam i zachowuję się jak wredna suku, jak ich matka, i nikt nie będzie im mówił tak naprawdę, w jaki sposób oni mają sobie spędzać wolny czas. W momencie więc, kiedy zostało mi pojechane od kusu i jak najgorszych, prawda, pań, nauczycielek, stresujących, biednych studentów, bo jeszcze chcę dodać, to byli studenci. I to, żeby było wyjaśnione, to nie były osoby na zasadzie takich, jak to się mówi, koksów i Jessic. Wydawało mi się, że są to ludzie bardzo normalni. Absolutnie nie wyglądali jak koksy i Jessiki, czy też Janusze i Grażyny, jak to się mówi u nas w Polsce. Natomiast zdałam sobie sprawę z tego, że oni po prostu bardzo, bardzo lubią imprezować, i to w bardzo hardkorowy sposób. Po tym właśnie, kiedy każda praktycznie sentencja zaczęła być podpierana przekleństwami, ja się wyniosłam, po prostu odwróciłam się i poszłam. I za mną również słyszałam, że sypały się przekleństwa itd., itd. Więc kiedy wróciłam na miejsce, gdzie siedział mój mąż, powiedział mi, proszę cię, nie idź tam do nich więcej, a jeżeli oni tutaj przyjdą, to przysięgam, że zadzwonię po Straż Przybrzeżną. No więc przerażenie, zapytałam się go, o co chodzi, bo widziałam, że ludzie podchodzili do ciebie i pytali się, rozmawiałeś z nimi, o co chodzi. No więc powiedzieli ci lokalsi, którzy rozmawiali z moim mężem, powiedzieli, że właśnie cała ta sfora z obozowiska zachowują się jak świnie. Więc podeszli do mojego męża, zapytali, czy to są jacyś nasi znajomi, ze względu na to, że widzieli mnie odchodzącą razem z nimi. Mój mąż powiedział, że nie, że ja po prostu mam kanał na YouTubie i oni mnie znają. Więc tamten jeden z tych lokalców zapytał się mojego męża, czy ja jestem z Rosji, bo myśleli sobie, słysząc całe 2 dni, była tam taka para lokalsów, która kampingowała w tym samym czasie na Red Beach, co właśnie ta grupa Polaków, myśleli sobie, że to Rosjanie. No, bardzo wielu Greków, Kretyńczyków nie rozróżnia, że tak powiem, języka polskiego od rosyjskiego, no ale mniejsza o to. Więc pytali się, czy to Rosjanie, mój mąż powiedział nie, że to Polacy, co bardzo ich zdziwiło tak naprawdę, no ale stwierdzili, że coś z tym trzeba zrobić, bo burdel, jaki oni po prostu odprawiają od 2 dni, i bałagan, który zostawiają, śmieci, które po prostu rozwiewa wiatr po całej plaży, są bardzo głośni. I również zostało nam powiedziane to, że dochodzi tam do publicznych aktów stosunków seksualnych, głośnych również. Ręce mi, słuchajcie, opadły. Ręce mi opadły i wtedy uderzyło mnie to bardzo, bardzo mocno, że ci ludzie dowiedzieli się o Red Beach z mojego vloga. I kochani, ja zawsze wspieram i zawsze będę wspierać samodzielne podróżowanie na własną rękę. I to, że ktoś wybiera się na samodzielnego tripa bez biura podróży, super, propsy. Natomiast żeby urządzić gnój na plaży, która po prostu jest takim miejscem, gdzie pewna grupa ludzi chce przyjść i odpocząć z dala od tłumów, w spokoju, na łonie natury, na golasa, bez ekscesów, bez pijaństwa, bez bijatyk, bez wrzasków. To nie znaczy, że wy musicie zorganizować swojego tripa na własną rękę i zachowywać się jak bydło.
Kiedy usłyszałam tak naprawdę relacje właśnie tych lokalsów na temat tego, co oni wyprawiali przez 2 dni i co wyprawiają nadal, odechciało mi się zupełnie kręcić jakiegokolwiek vloga. Przedyskutowaliśmy sprawę z moim mężem i stwierdziliśmy, że po prostu posiedzimy tu jeszcze góra 30 minut i się wynosimy. Bo po prostu nie było sensu już tam siedzieć. A dzień totalnie stracony, vloga nie będzie, także przeniesiemy się może, nie wiem, w jakieś inne miejsce. Natomiast w momencie, kiedy już tak powiedzmy nasz odpoczynek dobiegał końca, jeden z nich, z tych fantastycznych obozowiczów z Polski, wziął puszkę po piwie i kopnął ją w naszą stronę, także ja oberwałam, tak, przeleciała mi puszka, tak, w ten sposób. I wtedy poziom w ogóle agresora i wybuchu mojego męża już do granic, on wstał, przeszedł się tam, podbiegło za nim kilka lokalsów, tych kretyńczyków i zaczęła się po prostu jatka. Słowna, najpierw słowna. Oni, ci Polacy, nie bardzo mogli się wysłowić po angielsku, natomiast rozumieli wszystko, totalnie wszystko, ze względu na to, że część odpowiedzi, które zostały wyżgiwane, że tak powiem, z ich ust, były to wypowiedzi dosłowne na zarzuty, które zostały im po prostu przedstawiane. No i słuchajcie, tam się rozpętała taka, no powiedzmy, wojenka, bardzo nieprzyjemna. Część tych obozowiczów, którzy, że tak powiem, do tej pory byli totalnie dead, upojeni alkoholowo do stopnia tego, że leżeli, nie mogli się ruszać, nagle się obruszyli, prawda, przebudzili i agresor się im również włączył i zaczęła się jatka. Jatka na zasadzie nie tyle, prawda, że się bili, natomiast zostały przerzucane pewne przedmioty na tym obozowisku, rozwalony jeden namiot, wywalane śmieci, kopanie piaskiem w oczy tych kretyńczyków, którzy też tam stali. No i oczywiście wrzaski kuchu i inne znane nam bardzo dobrze przekleństwa. I do tego momentu, w pewnym momencie właśnie mój mąż stwierdził, że dzwoni do Straży Przybrzeżnej. Zadzwonił do Straży Przybrzeżnej i słuchajcie, Straż Przybrzeżna przypłynęła na łodzi w przeciągu, ja wiem, kwadransu, może nawet nie, może krócej. No więc panowie ze Straży Przybrzeżnej przycumowali łódź bardzo niedaleko naszej, dlatego mój mąż poszedł, opowiedział im wszystko, co się stało, więc panowie wysiedli z łodzi i heja właśnie w stronę tego obozowiska. Słuchajcie, wszyscy, cała jedenastka została zgarnięta na łódź bez możliwości pozbierania swoich rzeczy. Jeden z tych właśnie patrolujących, z patrolu właśnie Straży Przybrzeżnej robił zdjęcia swoim telefonem tego całego ich fantastycznego obozowiska i w momencie, kiedy oni byli pakowani na łódź Straży Przybrzeżnej, zostało w moją stronę wyrzucone takie hasło typ pizdo, dobrze, że nie zdjęłaś gaci, czy nie zdjęłaś stroju, bo twoja pi-a byłaby teraz wiralką, czyli czasem to, co siedzi w mojej głowie gdzieś tam, słuchajcie, z tyłu, może mieć podparcie w rzeczywistości, bo ja się tego właśnie obawiałam, że gdyby coś takiego się mogło stać, no to później takie zdjęcia mogłyby trafić w czyjeś niepowołane ręce i tak, ktoś mógłby oglądać mój tyłek albo Bóg wie co jeszcze na necie. Jak się skończyła ich historia, nie mamy bladego pojęcia, natomiast już jak oni odpływali ze Strażą Przybrzeżną na tej łodzi, tam również w momencie, kiedy ta łódź po prostu oddalała się od brzegu, tam były wykrzykiwane w moją stronę straszne rzeczy, łącznie z pogróżkami. I wiecie co? Jak my już odpłynęliśmy z tego Red Beach, przyjechaliśmy do domu, ja zaczęłam tak okropnie ryczeć. Ja miałam w ogóle kilka bardzo ciężkich miesięcy przed tym wrześniem i to, tak jak powiedziałam na wstępie, to co się wydarzyło tamtego dnia, to był po prostu gwóźdź do trumny. Przestałam nagrywać, odeszłam na chwilę od tego wszystkiego, pytając się samą siebie, czy to, co robię, ma w ogóle sens. Ponieważ ja propaguję, wiecie to, zupełnie inny rodzaj turystyki. Ja nie propaguję all inclusive'ów, nie propaguję przyjeżdżania gdziekolwiek na całym świecie z agencjami turystycznymi, z biurami podróży, ponieważ w mojej ocenie
taka instytucja jak biuro podróży, czy też jakaś tam, nie wiem, większa organizacja turystyczna zniewala swoich klientów. Nie daje nam możliwości cieszenia się podróżowaniem, ja mówię podróżowaniem, i są to stricte wyjazdy turystyczne, takie powiedzmy bardzo płytkie. Natomiast w momencie, kiedy właśnie to się wydarzyło z tą grupą tych Polaków, ja zaczęłam kwestionować to, czy to, co robię w internecie, w ogóle dociera i do ludzi, i czy ci ludzie rozumieją to, co ja chcę im przekazać. I wiem, że w momencie, kiedy powiedziałam na fanpage'u, że odchodzę, że się odcinam, że znikam z internetu, ja to uzasadniłam. Natomiast bardzo wiele ludzi napisało mi wtedy, że mnie rozumie, że zdaje sobie sprawę, że jest ciężko, że mam sobie zrobić przerwę, żeby nabrać energii i wrócić. I w momencie, kiedy, słuchajcie, wróciłam i napisałam pierwszego posta, bardzo wiele osób napisało mi bardzo wiele motywujących, fantastycznych słów, które dały mi takiego kolejnego energetycznego, pozytywnego kopniaka do tego, aby jednak wrócić i robić dalej to, co robię. I mimo iż może nie trafi to do 100% odbiorców, którzy będą oglądać te vlogi, to trafi to do jakiejś części. I jakaś część tych odbiorców zrozumie to, że wyjeżdżając gdzieś za granicę, na urlop, na wakacje, w podróż, można robić to z pełną odpowiedzialnością, użyję brzydkiego słowa, nie zasrywając środowiska jako całości, miejsca, do którego podróżujemy, nie wykorzystując ludności lokalnej i całego bogactwa naturalnego właśnie miejsca, do którego podróżujemy. Jeżeli tak jest, faktycznie, jeżeli te vlogi motywują jakąś ilość osób, jaką część odbiorców do tego, aby potrafili podróżować z pełną odpowiedzialnością, z szacunkiem do miejsca, do którego podróżują, żeby wyszli ze strefy własnego komfortu i odrzucili biuro podróży na bok i zaplanowali sobie podróż swoich marzeń, super. To znaczy, że osiągnęłam tak naprawdę w jakimś stopniu, w jakimś procencie cel, którym właśnie było kręcenie tych vlogów. I będę to robić dalej. Natomiast mam do Was ogromną prośbę. Po jednym z vlogów, które nakręciłam na temat tego, jak być lubianym turystą, jak all inclusive niszczy turystykę, nie powiem, ja byłam oblana bardzo dużą ilością, że tak powiem, no gnojówki takiej internetowej, ponieważ wielu ludzi nie rozumie tego. Ja powiedziałam na początku tego vloga, tak samo jak na początku vloga, jak zaplanować sobie wakacje na własną rękę, że ten vlog nie jest skierowany do ludzi, którzy jak mantra od lat podróżują właśnie na all inclusive z biurami podróży. Natomiast bardzo wiele osób chyba nie usłyszało tej sentencji, ponieważ bardzo wiele osób właśnie w komentarzach i w wiadomościach do mnie prywatnych wylewało swoje właśnie gównożale, że jak ja mogę właśnie brzydko się wypowiadać na temat all inclusive. Ja nigdy nie zmienię swojego zdania na temat all inclusive. Jeżeli ktoś nie rozumie tego, jak negatywny impact ma all inclusive i wielkie turystyczne korporacje na to, co się dzieje w miejscach, że tak powiem, mocno wykorzystywanych turystycznie, czyli przede wszystkim te letnie bazy turystyczne, jak Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, to znaczy, że jest głupkiem. Jeżeli tego nie rozumiecie, jeżeli tego nie widzicie, nie umiecie czytać, a nawet jeżeli ktoś podpiera dyskusję faktami, a wy dalej macie klapki na oczach, no to jesteście po prostu idiotami. I z takimi ludźmi nie będę dyskutować, ponieważ nie ma sensu. I pewnie do takich ludzi to, co mówię, nigdy nie trafi. Natomiast do tych, którzy żyją dla podróżowania, żyją podróżą i miejscami, do których podróżują, mam ogromną prośbę. Pewnie 70 do 90% z Was od razu już teraz w pewnym sensie
dba o środowisko naturalne, dba o interesy miejsc, do których podróżujecie. Czyli nie, po prostu nie kopiecie dołka pod lokalną ludnością miejsc, do których podróżujecie, tylko jesteście w stanie je wspierać. Mam prośbę natomiast do tych, którzy jeszcze, że tak powiem, takich kroków nie podjęli. Ja wiem, że to jest trudne i może ja kiedyś zrobię takiego oddzielnego vloga, jeżeli będziecie chcieli, na temat tego właśnie, jak podróżować odpowiedzialnie. Natomiast pierwszym krokiem będzie to, aby wyeliminować zużycie plastiku podczas Waszych podróży, ponieważ to, co tak naprawdę wydarzyło się tutaj na Krecie, na koniec sezonu turystycznego, kiedy właśnie sezon turystyczny się skończył i turyści już wyjechali, no to był kolejny powód tak naprawdę tego, dlaczego ja się załamałam. Ponieważ, słuchajcie, ilość śmieci, która wylądowała właśnie na plażach i w wodzie, w morzu, po tym sezonie turystycznym, no ilość niepoliczalna. W porównaniu do tego tak naprawdę, co miało miejsce 3-4 lata temu, 2 lata temu, no to ilość tych śmieci z tego roku. Największym zagrożeniem dla środowiska morskiego, dla zwierząt morskich, roślin morskich i ogólnie dla czystości wody i plaży są plastikowe rurki, słomki do napojów. Ze względu na to, że właśnie one, tak jak i plastikowe kubki do kawy, takie właśnie, w których serwowane jest Freddo czy też frappe tutaj w kafeteriach na wynos, one przyczyniają się najmocniej do tego, że mikroplastik rozprzestrzenia się właśnie na powierzchni plaż oraz również w wodach morskich. Mikroplastik, czyli plastik, który po czasie rozkrusza się i tworzy się z niego mikroplastik, który ląduje w brzuszkach, w żołądkach stworzeń morskich, ryb, innych zwierząt morskich, które później lądują na Waszych talerzach. Ale nie chodzi tylko o to. Chodzi o to, że przez te mikroplastiki, którymi pożywiają się właśnie stworzenia morskie, jakość, że tak powiem, dania, które ląduje później na Waszym talerzu, jest zerowa, ponieważ ten mikroplastik w żołądkach właśnie tych żyjątek morskich zabija wszystko tak naprawdę, co jest cenne. A do tego wyniszcza ich wnętrzności, organy wewnętrzne. Kochani, kto jeszcze tego nie rozumie, to jest problem, który tak naprawdę niesie się szerokim echem już od 2002 roku, gdzie w Cape Town, w południowej Afryce, była zorganizowana taka specjalna debata właśnie na temat odpowiedzialnego podróżowania i odpowiedzialnej turystyki. I tam zostały podpisane dwa bardzo ważne takie deklaracje, dokumenty, które będą zmuszały niektóre korporacje, te największe przede wszystkim oraz biura podróży, czy też jakieś, że tak powiem, związki turystyczne w różnych miejscach, do tego, aby wprowadzać pomału, małymi krokami zmiany. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielkie korporacje są w stanie zamydlić oczy wszystkim i problem wielkich korporacji naprawdę skupia się tylko i wyłącznie na tym, aby zapełnić sobie kasę, kieszeń kasą, a nie na tym, żeby tak naprawdę pomóc środowisku i wywiązać się z tych wszystkich punktów, które są w tych dwóch deklaracjach z Cape Town zawarte. Natomiast ja nie będę obwiniać tylko i wyłącznie turystycznych korporacji. My wszyscy mamy mózgi, wszyscy jesteśmy w stanie pojąć to, że impact, jaki, prawda, wprowadzamy my jako ludzie w środowisko naturalne, jest okrutny i okropny i niszczycielski. Dlatego nie potrzebujemy biur podróży i korporacji turystycznych do tego, aby zmienić coś na tym świecie. Powiedziałam Wam przed chwilą na temat właśnie ograniczenia i próby wyeliminowania słomek, plastikowych słomek i kubeczków właśnie tych jednorazowego użytku plastikowych do kawy. I mam prośbę. Ci, którym zależy, bo tym, którym nie zależy, get out. Natomiast tym, którzy zależy, tym, którym zależy, proszę, zaopatrzcie się w set takich podróżnych, małych słomek, które są wykonane ze stali. Do nich
Dołączona jest właśnie taka szczoteczka do ich mycia. Dzięki temu nie będziecie już nigdy musieli kupować plastikowych słomek i jeżeli gdzieś będziecie w kafeterii, no to nie dostajecie z automatu słomki, nie zabieracie słomki do napoju właśnie z kafeterii, tylko wyjmujecie sobie swoją. Słuchajcie, tych słomek są miliony do kupienia na internecie, nawet na tych aplikacjach jak chyba AliExpress czy też Wish, tam gdzie są takie chińskie rzeczy różne. Te słomki są i są właśnie w takich zestawach ze szczoteczkami. Jest ich 4, 6, 8, także kupując taki zestaw. I taki zestaw, słuchajcie, kosztuje 4, ze szczoteczką kosztuje 1 euro. Możecie obdarować znajomych, członków rodziny, także wszyscy będą mieli po swojej słomce. I słuchajcie, podróżowanie z czymś takim to jest zupełnie nic, ponieważ to jest wielkości długopisu i zmieści się wszędzie. Dla upartych, którzy twierdzą, że ciężko jest zabierać takie rzeczy, są również takie słomki wykonane właśnie też ze stali nierdzewnej, które są tej wielkości dosłownie, ponieważ one są teleskopowe, one się składają i wysuwają się, kiedy je chcecie i później wsuwacie je z powrotem, wrzucacie sobie do torebki czy też do kieszeni w dżinsach i macie ją zawsze ze sobą. I ta szczotka do tych teleskopowych słomek stalowych jest również mniej więcej tego rozmiaru, ponieważ ona się też teleskopowo rozkłada i składa, więc wszystko jest na miejscu, a również widziałam takie dwa w jednym, że z jednej strony jest słomka, a z drugiej strony wyciąga się szczotkę. Także takie zestawy też można kupić. Podróżujcie z tym, jeździcie z tym na wakacje, zacznijcie zabierać to ze sobą wszędzie, wyeliminujcie ze swojego codziennego użytku słomki plastikowe. Dla tych takich super eko-freaków są, słuchajcie, też takie słomki wykonane z bambusa. Natomiast te są już droższe i są po prostu grubsze, no i dłuższe i się nie da ich złożyć, dlatego ciężej z nimi podróżować, aczkolwiek widziałam bardzo wielu ludzi właśnie mających te bambusowe słomki do napoi. Drugą sprawą są kubki. Kubki do kawy, w których normalnie serwowana jest Wam kawa, którą bierzecie na wynos, od Starbucksa do jakiejkolwiek małej, najmniejszej kafeterii tutaj na przykład na Krecie. Wszyscy serwują tą kawę właśnie w tych jednorazowych kubkach plastikowych. Zmieńmy to. Kupcie sobie kubek wielorazowego użytku. Tych kubków, słuchajcie, jest teraz taka masa i są kubki, ja mam dwa, mam jeden na frappę, drugi na kawę gorącą na zimę, których używam już od półtorej roku. I nic się z nimi nie dzieje, więc macie jeden kubek na, powiedzmy, letnią kawę, drugi kubek na kawę, że tak powiem, na zimę, gorącą kawę i zawsze biorę mój kubek ze sobą, wszędzie, nawet do kafeterii i wszyscy właściciele kafeterii, wszyscy bariści, w których przeważnie kupuję kawę, doskonale wiedzą o tym, że ja już taki kubek mam, ma też moja najlepsza przyjaciółka, ma mój mąż, ma moja świadkowa, mają moi fryzjerzy, ponieważ również im kupiłam taki kubek i wszyscy właśnie zaczęli korzystać, kiedy idą do kafeterii, mają swój kubek. Są takie kafeterie na terenie całej Grecji, nie tylko na Krecie, które chcą dbać o swoje naturalne środowisko i oferują klientom, którzy przynoszą właśnie taki kubek wielorazowego użytku, dyskaunt z normalnej ceny na kawę. Jest to 10, 20, czasem nawet 50 centów na kawie. No i sprawa ostatnia, ale to już taka trochę wiem, że może być odebrana na zasadzie, że się wpieprzam już totalnie w życie prywatne niektórych, natomiast nie, to nie o to chodzi. Spróbujcie wyeliminować plastikowe szczoteczki do zębów, ponieważ nie wiem jak Wy, ja wiem, że szczoteczkę do zębów powinno się wymieniać normalnie raz na miesiąc. Ja wymieniam przynajmniej raz na 2 tygodnie albo raz na 1,5 tygodnia, ponieważ ja od dziecka mam taki odruch bardzo silnego szczotkowania zębów, dlatego ja zużywam szczoteczki totalnie, dosłownie co tydzień, co 2 tygodnie. Natomiast kiedy dotarło do mnie, jaki straszny impact ma to, że powiedzmy, no nie wiem, jest nas tam 7 miliardów na tym świecie teraz, no powiedzmy, że jakiś tam procent ludzi nie ma nawet dostępu do szczoteczek, do zębów, ale wyobraźcie sobie, ile miliardów ludzi używa szczoteczki do zębów, plastikowe szczoteczki do zębów i my je sobie tak po prostu, nie wiem, no choćby nawet średnio ten raz na miesiąc wymieniamy i wyrzucamy, no to ta nasza planeta tonie w szczoteczkach do zębów plastikowych, więc moim pierwszym krokiem wyeliminowania szczoteczek plastikowych do zębów było przeniesienie się na elektryczną szczoteczkę do zębów, gdzie po prostu tylko wymienia się wkłady, ale ja później stwierdziłam, że to jest to samo, więc wymieniłam plastikowe szczoteczki do zębów na bambusowe szczoteczki do zębów. I super, możecie je spalić, to drewno, prawda, z bambusa. Poza tym ono jest biodegradalne, więc ono się rozłoży, nie szkodzi środowisku.
Natomiast tutaj był problem, ze względu na to, że bardzo ciężko było mi dobrać odpowiedniej twardości szczoteczkę bambusową. I próbowałam chyba cztery firmy i powiedzmy ta ostatnia z Big Panda, to jest taka firma Big Panda, znajdę, to Wam podlinkuję, robi najlepsze średnio twarde szczoteczki do zębów. Nie miękkie, nie twarde, średnio twarde. I to są, to włosie po prostu nie rani dziąseł. Cała reszta, którą próbowałam, no było ciężko, ponieważ jednak to włosie jest zupełnie inne. No i było ciężko. Moje dziąsła czasem krwawiły niesamowicie, natomiast właśnie po tych ostatnich z Big Panda wszystko jest ok. I słuchajcie, z tymi szczoteczkami również możecie podróżować. Dzięki temu nie będziecie na przykład wyrzucać swoich plastikowych szczoteczek do zębów tutaj na Krecie. Gdzie, jak chyba dobrze Wam wiadomo, my nie mamy super recyklingowego systemu tutaj na wyspie. Mimo to, że są, prawda, te kontenery podzielone na śmieci, że tak powiem, recyklingowe i na śmieci, które nie nadają się do recyklingu, no to jednak one wszystkie w efekcie końcowym lądują na jednym wysypisku. Więc pomóżcie nam tutaj na Krecie, pomóżcie nam zadbać o nasze środowisko, nie przywożąc tutaj dodatkowego plastiku. Tak naprawdę Kretyńczycy, myślę, mogą odpowiadać tylko i wyłącznie, czy też mieszkańcy Krety ogólnie, nie tylko Kretyńczycy, ale również ci przyjezdni z zagranicy, którzy mieszkają tutaj na stałe, mogą odpowiadać tylko i wyłącznie za swoje grzechy w stosunku do zanieczyszczania środowiska i my możemy być winieni tylko i wyłącznie za to, co zrobiliśmy sobie tutaj. Natomiast Wy, jako przyjezdni, podróżujący turyści, proszę, nie przywoźcie tutaj kolejnej dodatkowej masy plastiku, który tak naprawdę nigdy nie ma szans się rozłożyć. Nigdy. Ponieważ ja chcę, ja zamieszkałam tutaj, aby spełniać swoje marzenia. Ja nie chcę skończyć mieszkając na wyspie, która po prostu tonie w plastiku. Ja nie po to tutaj przyjechałam. A jeżeli to do Was nie trafia, że tak naprawdę wyniszczacie czyjś dom, ponieważ to jest mój dom, ja nie przyjeżdżam do Polski i nie zasrywam Polski dodatkową, prawda, nie wiem, masą swoich śmieci, proszę, vice versa, szanujmy kraje, do których jeździmy i nie róbmy tego samego ludności lokalnej. Bo ja nie chcę kiedyś, mając, nie wiem, 60-70 lat, siedzieć na plaży, która po prostu tonie w butelkach i w torebkach foliowych, bo ja nie po to tutaj przyjechałam. A jeżeli Kreta ma tak skończyć, no to skończy się również vlog Kreta, skończą się vlogi z Krety i skończy się turystyka na Krecie, ogólnie. I zostawię Was z taką myślą końcową, czy by było lepiej, gdyby tak się stało? Dzięki za to, że byliście ze mną. Teraz prawdopodobnie pójdę sklejać vloga z Maroka, ponieważ jak niektórzy wiedzą, ja uciekłam z Krety. Uciekłam z Krety ze względu na to, że ciężko jest vlogować i opowiadać o kraju, który przez moment przestało się kochać, przestało traktować się go jako dom, ponieważ czuło się tutaj takim mentalnym więźniem. Więc uciekłam do Maroka, zobaczyć, czy wróci mi chęć do życia i radość i tęsknota. I zatęskniłam za Kretą. Także jestem z powrotem, vlog z Maroka będzie, bo wiem, że wiele osób interesuje to, czy przez arabski kraj muzułmański północnej Afryki da się przejechać na własną rękę? Pewnie, że się da. I wróci się z tak naprawdę połową serca, jeżeli się je miało, całe, a może w ogóle wrócicie bez serca, bo w takim kraju można go łatwo zgubić i zatracić i zakochać się w nim. Ja wiem, że ja się zakochuję w bardzo wielu miejscach, do których jadę, ale tam taka porządna, ogromna część mojego serducha została i na pewno kiedyś tam wrócę. A może w przyszłym roku, ale nieważne. O tym opowiem Wam kiedy indziej. Jeżeli zastanawiacie się, co w ogóle będzie się działo teraz na kanale Vlog Kreta, no więc muszę Wam powiedzieć, że będę kręcić filmy wtedy, kiedy przyjdzie mi na to ochota. I dlatego chcę to zrobić dlatego, aby po prostu tęsknić za tym i robić to z sercem i robić to dobrze, a nie po to, żeby tylko i wyłącznie wrzucić na kanał jakiś film, żeby się tam te reklamy, prawda, wyświetlały i wyświetlenia, żeby się zgadzały i kasa z wyświetleń, żeby się zgadzała, bo mi nie o to chodzi, ja nie po to założyłam ten kanał. Natomiast jest też inna kwestia tego, że jeżeli ja przyzwyczaję ludzi do tego, że nie wiem, tam film będzie wpadał raz na tydzień i ja muszę temu później podołać. A ja też mam swoje życie. Ja jestem tylko człowiekiem, jestem mamą, jestem żoną, mam swoje sprawy prywatne i czasem po prostu nie wydalam
Nie jestem w stanie usiąść, wyłączyć się na 12, 8, 10 godzin, tylko po to, aby, prawda, montować vloga, wrzucać go, hashtagować, tagować, robić miniaturki itd., itd. A czasem po prostu nie mam na to ochoty. Dlatego, aby taka sytuacja się nie pojawiła, jak pojawiła się końcem września, gdzie totalnie się wypaliłam, wypompowałam i myślałam, że po prostu zawieszam to do odwołania na wieki. Tak nie będzie. Będzie vlog wtedy, kiedy będę uważała, że czas na vlog. Przy czym nie będzie to na zasadzie raz na pół roku, ale nie będzie to również co tydzień. I dzięki za zrozumienie i dzięki za wszystkie słowa wsparcia, które od Was dostałam, ponieważ to jest niesamowite, że są na tym świecie ludzie, którzy myślą tak samo, czują tak samo i pewne rzeczy, które cyrkulują w mojej głowie i wywalają się z moich ust, dla pewnej grupy ludzi są zupełnie normalne. Dla niektórych są zupełnie nienormalne, ale to już inna bajka. Ten kanał prawdopodobnie nie jest dla nich. Dzięki jeszcze raz, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem już bardzo niedługo.